Oblicz pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 1,6164. Zaczniemy od zamiany ułamka na ułamek niewłaściwy. Dostaniemy pierwiastek trzeciego stopnia. Przypominam, aby zamienić ułamek na ułamek niewłaściwy, mianownik mnożymy przez liczbę, a następnie dodajemy do licznika. 64 razy 1 to jest 64, dodać 61 daje nam 125. W mianowniku zostaje 64. Pierwiastek z ułamka to jest to samo co ułamek z pierwiastków, czyli możemy osobno policzyć pierwiastek z licznika i osobno pierwiastek z mianownika. Może zapiszmy to jeszcze. Dostaniemy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 125, a w mianowniku pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 64. Aby obliczyć pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 125, zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam 125. Oczywiście jest to 5. Dlatego, że 5 razy 5 razy 5 daje nam 125. W mianowniku mamy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 64, czyli szukamy takiej liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej da nam 64. Jest to oczywiście 4.